razem, kiedy ktoś mnie pyta, jak to było z moim powołaniem, to dosyć trudno się o tym mówi. Wprawdzie 23,5 roku temu wstąpiłam do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, ale za każdym razem, kiedy słyszę to pytanie, staje przed oczami mój wyjazd z siostrą zakonną, kiedy byłam w 7 klasie, do Barda Śląskiego, bo tam wszystko się zaczęło. Otóż w 7 klasie szkoły podstawowej uczyła mnie siostra salezjanka i ja nigdy na lekcji religii nie byłam wzorową uczennicą. W rezultacie to robiłam wszystko, żeby zwrócić na siebie uwagę, a może inaczej, żeby przeszkodzić w prowadzeniu lekcji. A że nie jestem osobą do dnia dzisiejszego chorowitą, więc byłam na wszystkich lekcjach religii. Dlatego siostra salezjanka, widząc mnie pod drzwiami, zastanawiała się, co tym razem wykombinuję. I otóż w połowie 7 klasy szkoły podstawowej zorganizowała wyjazd do Nowej Rudy i do Barda Śląskiego i zabierała ze sobą moje koleżanki, ale mnie zabrać nie chciała. Z drugiej strony, no nie dziwię się, chciała odpocząć przynajmniej 2 tygodnie ferii zimowych od takiej właśnie osoby umierającej, w cudzysłowie, życie. Ale ja postawiłam sobie to za punkt honoru, żeby zrobić wszystko, żeby na ten wyjazd pojechać. 2 tygodnie mi zajęło, dzień w dzień chodzenia na każdej przerwie i jakby to powiedzieć przysłowiowej wdowy, która chodziła natrętnie i prosiła o to, żeby mnie zabrała. No i tak się stało, że w końcu uległa i zabrała mnie na ten wyjazd i to był wyjazd przełomowy w moim życiu. Otóż spojrzałam na siostry zakonne jako na osoby, z którymi da się żyć, z którymi można się pośmiać, można pośpiewać, można zrobić sensowne rzeczy. I od tego momentu stwierdziłam, że fajnie być siostrą. No ale do tego jeszcze długa droga. Wróciliśmy do domu, zaczęłam chodzić do kościoła, bo też trzeba przyznać, że do 7 klasy szkoły podstawowej z tym Panem Bogiem to było tak trochę na bakier. Raz w miesiącu być może pojawiałam się w kościele, nie było mi do końca to po drodze, ale od tego momentu wszystko się zmieniło, zaczęłam chodzić na scholę przeparafialną, na oazę i ten Pan Bóg stawał mi się coraz bliższy do 8 klasy szkoły podstawowej, kiedy to po skończeniu szkoły podstawowej poszłam na pielgrzymkę klenicką naszej diecezji zielonogórskiej w Gorzowskiej, bo z tej diecezji pochodzę. I tam poznałam siostry misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, które bardzo mi zapadły w pamięć, wprawdzie były tylko 3 dni, ale to sprawiło o tym, że zafascynowałam się właśnie tym zgromadzeniem. I przez 4 lata życia licealnego zaczęłam jeździć do moich współsióstr, dzisiaj już współsióstr, no i po skończonej szkole, po maturze czułam, że to może być właśnie to moje powołanie, czyli życie zakonne. Chciałam jeszcze też zostać chemiczką, chciałam zostać nauczycielką chemii, też miałam wspaniałą nauczycielkę w podstawówce, która też mnie zapasnowała swoją pasją, więc tutaj był taki wybór między studiami chemicznymi a życiem zakonnym. No jednak Pan Bóg wygrał i podjęłam tę decyzję wstąpienia do zgromadzenia. To nie jest prosta rzecz. Myślę, że dzisiaj młodzi ludzie też dosyć sobie mają ten problem z wyborem, ponieważ dzisiejszy świat bardzo wiele oferuje i jest trudno zostawić to, co się ma, szczególnie ten dobrobyt materialny, to jakby to powiedzieć posłuszeństwo, że dzisiaj robimy to, co chcemy, a w życiu zakonnym jednak trzeba się opowiadać i być posłusznym. Niemniej jednak zawsze mi czegoś brakowało. Dlatego powiem szczerze, że kiedy podjęłam tą decyzję, pójść do zgromadzenia i moja rodzina, szczególnie moja mama, była bardzo zawiedziona i była bardzo rozdarta, to też sprawiało o tym, że potrzebowałam bardzo dużo sił, ale i też modlitwy innych osób, które będą tym wsparciem dla mnie, żeby podjętą drogę można było zrealizować. Dlatego moi drodzy, szczególnie młodzi, którzy słyszycie
głos w swoim sercu, a dzisiejszy świat bardziej was pociąga niż ten głos Chrystusa, albo chcecie go zagłuszyć w swoim sercu, moja rada jest taka, jeżeli Pan Bóg cię wzywa, to On znajdzie drogę do ciebie. Najważniejsze jest tylko to, żeby otworzyć się, otworzyć swoje serce na to Jego wołanie, a wszystko inne się ułoży. Zapewniam was, moi drodzy, o modlitwie. Codziennie, jako ta, która pracuje z młodzieżą na co dzień, bo uczy liceum, modlę się za moich uczniów, za młodzież, szczególnie młodzież maturalną, która stoi na rozdrożu wyboru drogi życia, żeby umiała ją podjąć zgodnie z tym, co Pan Bóg chce dla niej, czyli zgodnie z tym, co czują w swoim sercu. Więc, moi drodzy, nie bójcie się odwagi, Pan Bóg powołuje, Pan Bóg daje siłę, Pan Bóg czeka, być może na ciebie.